Budowa potrwa rok, a w nowym budynku uczniowie będą nabywać wiedzę i umiejętności w zakresie motoryzacji i elektromobilności. W Zespole Szkół przy ulicy Torowej w Opolu podpisano dziś umowę na budowę branżowego centrum umiejętności. Bartosz Sadliński. Elektromobilność postrzegana jest przez ekspertów jako przyszłość motoryzacji. Wiedza i umiejętności w tym zakresie będzie dostarczać branżowe centrum umiejętności, które powstanie na terenie Zespołu Placówek Oświatowych przy ulicy Torowej w Opolu. Jednak ma kształcić uczniów nie tylko z Opola, ale i z całej Polski. Liderem projektu jest oczywiście miasto Opole, natomiast partnerem jest Polska Izba Rozwoju Elektromobilności. To jest partner branżowy, który będzie wspierał miasto Opole w kształceniu. I partnerem jest jeszcze Park Naukowo-Technologiczny. Branżowe Centrum Umiejętności powstanie według koncepcji Zaprojektuj i Wybuduj. Wartość projektu to jest prawie 19 milionów złotych. W chwili obecnej dzisiaj podpisujemy umowę na część budowlaną. Mamy bardzo mało czasu, to jest 12 miesięcy, ale cieszę się, że też w przetargu uczestniczyła i wygrała firma, która potrafi szybko realizować projekty. Tego typu placówki to projekt ogólnopolski. Ma zatem gwarancję finansowania. To nie jest jedyne centrum, które powstaje po przeciwnej stronie ulicy. Kawałek stąd będzie powstawać kolejne branżowe centrum umiejętności. Tak, z poligrafią, o czym Państwu mówiliśmy, staramy się jeszcze o kolejne. No tak jak mówię, dla nas, dla miasta to jest najlepsze, co się może przydarzyć, bo kształcenie ustawiczne, kształcenie branżowe. Umiejętności zdobyte w branżowym centrum umiejętności mają być możliwie jak najbardziej praktyczne, zgodne z trendami rynku pracy i poparte certyfikatem. Bartosz Sadliński, Kuriera Polski.